Wieczór. Dzień dobry Państwu. Witam dziś. Już dziś będzie KHT. Proszę się nie martwić. Cześć kot. Przywitaj się kocie. Przywitaj się. Przywitaj się kocie. Powarcz trochę i przywitaj się. Powarczyłeś, przywitałeś się. Dobrze. No dobrze. Proszę bardzo. Jack się wita z Państwem. No Jack jest najważniejszy w tym wszystkim. Widzicie Państwo? No dobra. Okej. Okay. Proszę Państwa, zacznę od kilku takich rzeczy dość dziwnych. Sprawa pierwsza, na temat tej prowokacji, o której mówiłem wczoraj rano, że też dochodzę coraz bardziej do wniosku, że naprawdę Rosjanie to świetnie przygotowali i cały czas twierdzę, że bez źródeł, chyba nie tylko u siebie, nie tylko na Ukrainie, ale również gdzie indziej, nie dali rady, by tego zrobić, proszę Państwa. Nikt by nie dał rady tego zrobić, żadna służba wywiadowcza, żadna wojsko, żadna polityka. No oczywiście bardzo ciekawi przygotowani oficerowie, żołnierze, rybacy, którzy, proszę Państwa, postanowili, którzy w jakiś sposób, jakby to Państwu powiedzieć, którzy zeznają, że oni bardzo im przykro, przepraszają i tak dalej, to może przypominać trochę pranie mózgu, słynne pranie mózgu, znane może nawet z filmów z czasów wojny koreańskiej, kiedy Amerykanów też więźniów, czy z wojny wietnamskiej, takie historie, ale proszę Państwa, nie przesadzajmy, to nie jest tak do końca, przypuszczam, że któryś z nich jest na pewno źródłem rosyjskim i najprawdopodobniej już nie wróci na Ukrainę, jak wróci to w zupełnie innej roli. Ale dowodem, proszę Państwa, na to wszystko, jeszcze i dodatkowym, to jest to, co dzisiaj się stało z zawiadomieniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, proszę Państwa, o tej mobilizacji. To jest troszeczkę bez sensu, to była fałszywka. Jak mało kto zwrócił uwagę, że to było nie tylko w Polsce, ale właśnie również dotyczyło to Ukrainy i to tych pasów przygranicznych Ukrainy i tutaj. Czyli co to oznacza, proszę Państwa? Oznacza to bardzo ciekawą historię, ponieważ RCB, tak jak tłumaczy, i to jest prawda, nie ma danych telefonicznych, może po prostu powiedzieć, kto jest, może wiedzieć, kto jest kto. Może znać po prostu dane mobilizacyjne, no ale dane ludności, dane mężczyzn spełniających wszystkie warunki, żyjących na określonym terenie i mającym określone telefony komórkowe, tego RCB nie ma. To muszą być operatorzy. No co się dziwić, kiedy ciekaw jestem, jaka była przewaga jakiego operatora, u jakiego operatora były te telefony, ale to ABW coś pracuje i chyba wiem o tym. Shadow SF. Oczywiście, że w jeden dzień tym żołnierzom by mózgów nie wyprali, więc bez przesady. No i proszę Państwa, i to jest dowód również na to, że Rosjanie rzeczywiście coś szykują. A co szykują? Moim zdaniem to jest bardzo proste. Moim zdaniem, nie, panie Zbigniewie, może ruskie testowały naszą gotowość? Nie, proszę Państwa. Nie testowali, bo to jest zgrana akcja, proszę zobaczyć. Stan wojenny na Ukrainie, prawda, w niektórych rzeczach. Najpierw atak na te kutry, najpierw ta idiotyczna decyzja o tych cłach, która robi bałagan na granicy, stan wojenny na atak na kutry, stan wojenny na Ukrainie i nagle tutaj fałszywki związane z RCB. Widzą Państwo, jak to wszystko widzą Państwo, jak to wszystko wygląda. A więc oczywiście jestem ciekaw, jacy operatorzy. Ja mówiłem kiedyś, proszę Państwa, coś ciekawego w Hajnówce zobaczyłem, że nie miałem wtedy czy smartfona, czy zapomniałem czegoś przedstawić i nagle się okazało później, że ja właściwie dzwoniłem się przez BTS-y białoruskie. O dziwnym trafem przez BTS-y białoruskie i potem mi ludzie mówili, że w pasie przy granicy bardzo często silniejsze BTS-y białoruskie czy rosyjskie wręcz koło Kaliningradu przeciągają, jakby są nad polskimi nakładkami. Nie wiem, co na to wszyscy operatorzy sieci komórkowych. Ciekaw jestem po prostu. Ciekaw naprawdę jestem, w jaki sposób to zrobili. Mam nadzieję, że ABW dojdzie, bo to nie jest tylko zwykły internet. To musieli mieć jakąś bazę danych, bo przecież musieli wiedzieć, do kogo te SMS-y wysyłają. A więc wysyłają do ludzi, którzy naprawdę albo mieli coś do czynienia wcześniej z wojskiem i są w rezerwie, prawda? I to do mężczyzn głównie.
Więc musieli mieć pełne namiary, no, a nie chłopcy z telefonem komórkowym, prawda? Zobaczymy. Nie wiem, jak to wygląda, ale to też świadczy o tym. A do czego to wszystko zmierza? Bo tutaj ktoś się pyta. O, ktoś się mnie o to pytał. Więc proszę Państwa, to naprawdę chodzi o kilka rzeczy. Chodzi przede wszystkim o doprowadzenie do takiej sytuacji na wewnątrz Ukrainy, w której by dała Putinowi carte blanche i chęć do i okazję do wejścia na Ukrainę, zajęcie jej dużej części, zrealizowanie planu, o którym mówił Żyrynowski, o którym również wspominał oczywiście Żyrynowski, który testował ten plan prawdopodobnie w imieniu Putina, o którym wspominał były minister spraw zagranicznych pan Sikorski, proszę Państwa. I to jest raz. Potem, oczywiście cała akcja była również przygotowana, jak się teraz spokojnie to wszystko obejrzy, więc były przy... To nie jest tak łatwo, jak się zobaczy kilka, trzy czy cztery kutry, podstawić flotę w stan gotowości, samoloty bojowe, żołnierzy, jakieś specnazy, różne cuda. Nie, nie, to musieli dobrze wiedzieć. Jeśli zaś mieli źródła odpowiednie w odpowiednich miejscach, to dobrze wiedzieli. To dobrze, proszę Państwa, wiedzieli. Więc tak to mi się... Tak mi się po prostu wydaje, że to inną sprawą pozostaje na to, no w jakim stopniu w tej całej prowokacji uczestniczył, kto uczestniczył z Kijowa. I to zarówno z wojska, jak i z władz cywilnych. Na jakim szczeblu? To jest inna stopnia, inny sposób. Znaczy to jest inna kwestia i ta kwestia jest dla mnie w tej chwili nieważna. Ja wiem na pewno. Ja wiem na pewno. Miron B., przepraszam, nie, ja uważam, że nie ma żadnych, nie tylko po urzędowaniu Komorowskiego, ale w MONI nie tylko jego, ale ja uważam, że nie ma żadnych tajemnic przed Rosjanami w Armii Polskiej. To już inna sprawa. To już inna sprawa i to jeszcze wiem z łopu, proszę Państwa. Jestem tego pewien, tak dziwnym trawem. A jeszcze jak dzisiaj usłyszałem informacje o stałych, prywatnych kontaktach niektórych wielkich z jednej ze służb cywilnych, z byłymi, ze służb wojskowych, między innymi z pewnym panem, który się z tego wszystkiego śmieje, który chodził w rosyjskiej czapce, no ale no nieważne, to są już ploty, więc nie będę się w to bawił. No. No, Bożena K., nie, aż tak to nie jest, to nie o to chodzi. Jeszcze raz wracając do tego. Chodzi po prostu o to, że Putin chce wywołać na Ukrainie taką awanturę, która pozwoli mu, da mu carte blanche, to znaczy musi świat, któremu da carte blanche. Oczywiście, proszę Państwa, Europa jest zajęta Brexitem i nie tylko Brexitem. Amerykanie są zajęci awanturami na swojej granicy i nie tylko tym również. Także jest jeszcze Korea Północno-Północna i Południowa, a także Chiny przecież w tym momencie. Chiny, które praktycznie również sztucznymi wyspami blokują akweny międzynarodowe przecież, prawda? Więc to też jest. Rosjanie, jakakolwiek niepokój awantury, Awantury na Ukrainie spowodują, że być może przez palce mimo krzyku Rosjanie sobie spokojnie wejdą i zrealizują ten plan. Oczywiście nie zajmą całej Ukrainy, to wiem. I teraz proszę Państwa, wbrew to się dodam do tego jeszcze wywoływanie w tej chwili również i tak jest napięta sytuacja, tak naprawdę jest napięta sytuacja między społeczeństwem polskim a ukraińskim z powodów, o których wszyscy wiemy i nie mam zamiaru tego ukrywać. Ale dodatkowo tego typu wypowiedzi jak jakieś tam pisarki, że Polska powinna zapomnieć natychmiast Wołyń i pomóc i bić się za Ukrainę i takie. Szkoda, że tego nie powie Francuzom, Niemcom i innym, tylko Polakom. Różnego rodzaju to wszystko razem powoduje, że widać wyraźnie, iż Rosjanie chcą doprowadzić do ogromnych napięć, zarówno wewnątrz, jak i na granicy Ukrainy, czyli do napięć ogromnych z nami w tym momencie. Wczoraj jeszcze była informacja, i to dziwna Rzeczpospolita chyba podała tą informację, że 90% broni ukraińskiej, którą produkuje Ukraina i broni Ukrainy, idzie do Rosji, więc jakby Ukraina dozbrajała Rosję, więc zupełnie nie wiem. Panie pułkowniku, czy może dojść do jakiejś prowokacji ze strony Ukraińców w Polsce kreowanych przez Rosjan? Ignacy Grabowski? Oczywiście, że tak. Wystarczy, że
Któryś z nich, wystarczy, że któraś z tych grup na przykład zniszczy, rzuci koktajl Mołotowa, zaatakuje dyplomatę bądź też instytucje rosyjskie obecne w Polsce, jak konsulaty, dyplomaty i tak dalej, i tak dalej. Polacy tego nie będą w stanie przewidzieć i Putin będzie miał pretensje, ponieważ bezpieczeństwo jest w ręku kraju przyjmującego, prawda? Więc ma tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu. Proszę, Polacy się kochają z Ukraińcami i nie dbają o nasze bezpieczeństwo. To może być po prostu, to może być po prostu w ten sposób. Może, nie musi, ale może być, proszę Państwa. Może być. I to również pozwoli. Teraz wrócę bardzo dziwną do rzeczy, która jest pozornie niezwiązana z tym wszystkim. Pozornie, proszę Państwa, bo ona rzeczywiście nie jest związana merytorycznie, ale w pewnym sensie pokazuje pewien sposób myślenia, który dobrze zna właśnie Władimir Władimirowicz Putin, który, powtarzam, jest naprawdę świetnym prezydentem, dobrym politykiem, dobrym graczem i ma naprawdę dobrego, naprawdę ma dobrego, naprawdę ma niezłych doradców i też niezłe środowisko zaprawione w bojach, które tam rządzi i potrafi takie rzeczy robić z Ławrowem na czele oczywiście. Ja pamiętam generalnie Ławrowa, w jakiś genialnie dyplomatyczny sposób wprowadził Czeczeńców na listę organizacji terrorystycznych. Akurat byłem na tym posiedzeniu wtedy, jak to się dało. Akurat to się działo w Londynie, więc proszę Państwa, to jest też ciekawe. I proszę Państwa, i to inna sprawa. Ta inna sprawa to jest ten słynny list pani ambasador USA, który niepotrzebnie został opublikowany, on wyciekł, ja przeczytałem gdzieś spekulacje, chyba na Onecie przeczytałem spekulacje, że wyszedł, że ten list wyciekł, ktoś z rządu go ujawnił. Zupełnie niepotrzebnie, moim skromnym zdaniem, dlatego że tego typu listy i tak dalej są nadinterpretowane i tu trzeba zrozumieć pewien sposób myślenia, proszę Państwa. To nie jest tak, jak się tutaj niektórym... ten pajac MK, czyli król, oskarżyłeś pana jakieś McLovin. Wiem, widziałem to. Nie wiem, mój prawnik chce go podać do sądu. Proszę mi wierzyć, nigdy nie byłem w Białymstoku i nie miałem żadnej spółki. Można to sprawdzić w KRS-ach. Mój PESEL i wszystkie dane są znane, podpisy też, więc nikt tego nie zrobił. Niech sobie oskarżę o wyłudzenia jego sprawa. Wisi. Proszę mi nie zawracać głowy takimi pierdołami. Przepraszam, McLovin. To jest klient, którego poprosiłem przez prawnika, żeby go szczyścił, więc go szczyści po prostu. A jak nie, to ja sam do niego pojadę i zrobię to, co powinienem zrobić, mimo że nie mam siły. Ale dobrze, przynajmniej może znajdę kogoś i niech potraktuje to jako groźbę karalną. Żartuję oczywiście. Wczoraj mnie zresztą oskarżył, niech se skarży już. O jakimś Białymstoku, jakimś facecie, proszę sprawdzić. Proszę Państwa, nie wiem, jakiś Piotr Wroński był jeszcze w Poznaniu, umarł niedawno, czy tam pół roku temu, też się pojawia w kółko w internecie, który był jakimś tego jednemu Suburek, prawda? Dobrze. Ale nieważne. Ten list trzeba odczytać zupełnie inaczej, proszę Państwa, trzeba go w końcu wytłumaczyć. Otóż o co chodzi? To jest prawda. Pani ambasador USA reprezentuje, ma za zadanie podstawowe obronę interesów własnego kraju, w tym również firm i różnego rodzaju przedsiębiorstw, które zarabiają. No. Które po prostu zarabiają. Właśnie. Ponieważ dla niej stacja TVN jest stacją amerykańską, którą amerykańska firma Discovery, czy jakaś tam, jak ona się tam nazywa, kupiła. Więc mowa o repolonizacji mediów generalnie, czy też różne rzeczy związane z jej dziennikarzami, z jej pracownikami, w tym prawne, kojarzą się im natychmiast z zamachem na prywatną własność, proszę Państwa. Ja mówiłem to bardzo dawno, po prostu, już od samego początku, że tak zwana repolonizacja mediów jest konieczna, jest potrzebna, ale nie może ona polegać na tym, że Państwo uchwala sobie, że bierzemy 70% akcji, przychodzimy do prywatnego przedsiębiorstwa, które już istnieje kilkanaście lat, jest w obcych rękach i mówimy, dawaj nam, bo taka jest ustawa, 70% swoich akcji. Bo to jest, proszę Państwa, po prostu dekret Bieruta.
Repolonizacja mediów, moim zdaniem, powinna polegać, i o tym głośno też mówiłem i będę mówił, być może nawet w telewizji, bo powoli wracam do telewizji różnych. Mam, być może na ten temat też powiem, powinna polegać na ułatwianiu, stworzeniu takich warunków przez państwo, zarówno finansowych, podatkowych, i logistycznych, które by ułatwiały polskim mediom i konkurencję z tymi bogatymi mediami amerykańskimi. Po prostu, proszę państwa. Po prostu, proszę państwa. I pani ambasador, tak jak Trump, czy każdy Amerykanin, nie rozumie specyfiki Polski. Nie rozumie. My też, proszę państwa, tego dokładnie nie rozumiemy, ponieważ nasze państwo nigdy nie chciało i nie chce i nigdy nie będzie chciało zająć się taką aferą, która nie należy do afery. Przecież nie nazywa się afer. Nie nazywa się, nigdy nie należy do tych wielkich afer, bo wszyscy myślą o Fozie, o innych, o prywatyzacji. RSW Prasa. To jest afera, którą powinno się wyjaśnić i wyjaśnić również to, pani ambasador, o co w tym wszystkim chodzi. A tak, ona najprawdopodobniej potraktowała to jako próbę zamachu państwa na prywatną amerykańską własność. I każdy ambasador na świecie, w każdym kraju, proszę mi wierzyć, w Wielkiej Brytanii też, napisałby to samo, tym bardziej, bądźmy szczerzy, to nie jest jej prywatny list, to nie jest tak, że w Ameryce nie jest tak i w Stanach Zjednoczonych, dlatego może prowadzą skuteczną politykę zagraniczną, że każdy ambasador robi co chce, tylko uzgadnia takie rzeczy. Uzgania takie rzeczy. I to trzeba, tym się nie należy przejmować. Należało po prostu spokojnie z panią ambasador porozmawiać i powiedzieć, o co chodzi. O co chodzi. Bo jeśli to Amerykanie i amerykański Departament Stanu, czy amerykański wywiad skojarzył z próbą repolonizacji, czyli co, z próbą przejęcia amerykańskiej własności. Bo niewątpliwie możemy się oburzać, nie oburzać, ale istnieją prywatne przedsiębiorstwa jak Axel Ringer Springer, możemy się z tym oburzać, ale ktoś je umieścił tutaj, one kupiły i one są właścicielami określonych tytułów, tak samo jak istnieje Discovery Channel, czy istnieje w ogóle ta amerykańska firma, która kupuje, prawda? Istnieją również rosyjskie firmy, które kupują swoje media, prawda? Tak jak my, Polacy, bardzo mało, bardzo rzadko. Tymczasem, jak się dowiedziałem, Radio Wnet na przykład dostało częstotliwość dopiero po wielkich bojach i niedawno. Więc proszę bardzo, polskie media, inwestujmy w polskie media, ale w taki sposób, proszę państwa, żeby dawać im, żeby im po prostu ułatwiać. Proste, to proste jest jak konstrukcja CEPA. A dlaczego to jest wspólne z tą Ukrainą? Dlatego, że ten list pokazuje sposób myślenia i wnioskowania Amerykanów. Bo tutaj ludzie również mówią, jeśli chodzi o Ukrainę i Putina, Rosja i Ameryka. Otóż, proszę państwa, przecież Amerykanie dobrze wiedzą, że ani Ukraina się im nie przeciwstawi, Rosjanom, ani Polacy nie będą toczyć wojny z Rosjanami, bo nie mają czym, jak i co, bo tak jak Rosjanie, Amerykanie również dobrze znają stan naszej armii, proszę państwa, i oficerów, to da. Tak samo tak dobrze o tym wiedzą. A więc jeśli Putin obieca im nienaruszalność i ochronę interesów amerykańskich, to oni przymkną oczy, proszę państwa. Oni przymkną oczy. Naprawdę. I ten list wyraźnie o tym mówi. Ten list pisała Amerykanka, która w ogóle nie zna tego regionu, nie zna tej specyfiki. Zastanówcie się. Pisali to dyplomaci, którzy również nie znają, amerykańscy, czy tam w Departamencie Stanu, dla których widzą jedno: chcemy zabrać prywatną własność. Jeśli mówimy o repolonizacji, na upartego każdy wszyscy kraju jest dobry i dodaje się nawet taki zanim spełniowy. Dlaczego akurat mamy chwalić? Nie, ja nie chwalę Putina, to nie chodzi o to. Ja Putina uważam za przeciwnika, czy wręcz wroga w tej chwili, po prostu. W Niemczech są, ktoś tutaj pisze, ja się z tym zgadzam, w Niemczech są media niemieckie, w Polsce tak ma być. Dobrze, i w Polsce tak ma być. Nie, w Polsce będą być polskie media, Mariusz jest oczywiście, tylko że już są. Proszę sobie wyobrazić, dobrze, mówimy o stacjach radiowych, o mediach, ale powiedzmy szczerze, że jakiś Amerykanin zainwestował tutaj w zakład, który robi, no nie wiem co robi, korki do butelek, prawda? I nagle państwo przychodzi, mówi temu Amerykanowi, ty, bo my mamy ustawę, dawaj nam to. No dekret Bieruta, proszę państwa, prawda? Jak byście zareagowali?
oni to potraktują, dla nich nieważne. To tylko to są słowa o tych wolnych mediach, to są tylko słowa. Dla nich jest ważne przede wszystkim i to w tym liście. No. No. Maciek Sraciek, niech pan nie gada bzdur. USA to poważny kraj, a nie bantusta. Opowiadam. Ja uważam, że to bantusta. A czy pan słyszy, co ja mówię? Teraz specyfiki. Tak, ale czy wprowadzili ich w aferę RSW Prasa? Jak to było z prywatyzacją? No. Jak to było z prywatyzacją? Jak to było z prywatyzacją RSW Prasa i z instalacją mediów? Czy ją wprowadzili w ten sposób? Czy ją wprowadzili? Nie, nie wprowadzili, bo tego żaden Amerykanin nie wie. Proszę Państwa, Państwo nawet nie wiedzą tak naprawdę. A ja nie chcę powtarzać, bo nie chcą się godzić osoby mówić, nie chcę powtarzać to, co ja słyszałem od świadków tej prywatyzacji. Gdyby to wszystko było, proszę Państwa, jawne, to proszę mi wierzyć, byście naprawdę, nie tylko, byście, już nie powiem, jakbyście kleli po prostu. No. Ja cały czas mówię, tworzyć polskie media z polskim kapitałem, niech państwo zrobi, nie zamiast dotować jakieś inne bzdurne rzeczy, niech dotuje polskie media, głupich youtuberów, nie mówię o sobie, to nie chodzi o mnie, jakichś youtuberów, z tego zawsze coś może wyjść, telewizja, czy Republika, czy te wszystkie. Proszę bardzo. No. No. Teresa Z. Nieważne, oni też nie łapią tego dokładnie, proszę mi wierzyć, naprawdę. I nie to, że ja jej bronię w tej chwili, bo ten list powinien się spotkać dość ostrą odpowiedzią polskiego MSZ-u, ale publikacja jego była o wiele bardziej szkodliwa, idiotyczna po prostu. Dała też paliwo, właśnie, może dlatego ją to opublikowali. No. Prawa, a to jest nieistotne. Ważne jest to, że powiedział o kształtowaniu prawa pod firmę. Tak, oczywiście, to jest ważne, bo tak Amerykanie działają i my możemy tu wygrać. Trochę Turcy też częściowo, gdzie trzeba, częściowo się cofnęli. Tu trzeba z nimi umieć rozmawiać po prostu, a nie siedzieć po prostu na kolanach albo robić takie głupoty. I tyle Państwu powiem po prostu. No. Ukraińców dotuje, którzy kultywują, ale proszę Pana, ja proponuję przeczytać CIA History from the Ashes. Tam widać wyraźnie naiwność Amerykanów, niesamowitą naiwność Amerykanów. Proszę mi wiedzieć, oni naprawdę nie znają tego rynku. Oni na to patrzą tak jak na podstawie swoich analiz, źródeł, które czasami ich ładują, bądź nie ładują, bo Amerykanie idą na masówkę. Zaraz zresztą powiem trochę o źródłach. Także zobaczycie. Tak to wygląda, ale my po prostu się za bardzo tym wszystkim przejmujemy. Nie powinniśmy go przejąć. A te paszporty, ja jeszcze raz powiedziałem, najmniej ważne jest, czy będzie paszport, czy nie. Najmniej ważne. Najważniejszy jest i tak urzędnik imigresji, który wpuści nawet jak się ma wizę, czy jak się nie ma wizy. Rozumiecie Państwo? Po prostu. O to w tym wszystkim chodzi. No. Była próba zrobienia repolonizacji mediów, ale się niestety nie zgodzi. Wracając teraz jeszcze do innej kolei, więc możecie się Państwo z tym zgodzić, czy nie. Ja po prostu nie podniecam się takimi rzeczami, bo ambasadorzy se różne rzeczy piszą, niech se piszą i już. No. Czy nie uważa Pan za naszą miłością do Ukrainy stoi Amerykanie? CSW miłością napisał w cudzysłowie, a Ukrainę wielką literą, natomiast czy Amerykanie stoją? W pewnym sensie tak, bo oni mają pewien swoistą procedurę, jak im się zakłóci procedurę. I Putin o tym wie. Jak się nagle okaże, że procedura się nie sprawdza, będą szukać następnej procedury. I tu jest nasza rola. W dużej mierze pokazać im inne procedury. Tylko my im tego nie pokażemy, a trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, którą ja bym zrobił, no ale nieważne, ja nie w rządze, nie jestem w służbach, nigdy nie będę, już mam to gdzieś, proszę Państwa. Także przestańmy, bo w tej chwili ja słyszę w kółko wrzaski, och, co ona powiedziała, tu odwołać. Co powiedziała? Powiedziała, że trzeba chronić interesy, a może by nasz ambasador napisał list do Trumpa, że trzeba chronić polskie interesy w Stanach Zjednoczonych i polskie firmy, które są w Stanach Zjednoczonych? Może. A dlaczego nie? Uśmieliby się? Przypomina mi się taki film z Peterem Sellersem z lat 60. Mysz, która ryknęła. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Jak Państwo nie wiecie, nie znacie tego filmu, to proszę obejrzeć. Tam jest takie malutkie państewko, nie wiadomo jakie, które wszystkim powiedziało, że ma jakąś bombę specjalną. No i najechało na Stany Zjednoczone. I przypadkiem najechało na Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone się strasznie tego rzeczywiście przestraszyły. No właśnie. Czy ja powiedziałam, że Amerykanie to Mateuki? Nie, ja nie powiedziałam, że Amerykanie to Mateuki.
Czy pan jest w stanie, panie Maciek Zasik, powiedzieć tyle, ile Amerykanie wiedzą o Ameryce Południowej, o Meksyku, o tych wszystkich rzeczach? Jest pan w stanie? Nie. Wie pan dlaczego? Dlatego, że to nie jest nasz problem, a to jest ich problem i oni więcej wiedzą po prostu. I oni dobrze wie. I oni wiedzą po prostu. Bartoszkawa, zgadza się. I tu ksiądz Isakowicz-Zalewski ma absolutną rację. Gdybyśmy mieli cały czas, nawet wobec Amerykanów, taką stałą praktykę, taką stałą politykę i byli to im, a nie godzili się na wszystko, to proszę mi wierzyć, byłyby i bazy, byłoby wszystko i tak dalej. No niestety, ja mam swoje zdanie na ten temat i już. No. No właśnie, do tego dochodzi, do tego pani Lukrecja Borgia, że strasznie Amerykanów zajęła ta karawana ludzi. Ja cały czas mówiłem od dawna i nosili, jeszcze pracując w kontrwywiadzie czy w wywiadzie, mieliśmy sygnały, iż Rosjanie bardzo mocno inwestują wywiadowczo w Amerykę Południową. Oni i Chińczycy. I zajęcie Amerykanów z tamtej strony to zrobienie czegoś tutaj. I podsumowując, moim zdaniem Putin ewidentnie zmierza do, za pomocą takich rzeczy jak RTB, RCB, jakichś głupich oświadczeń dziwnych ludzi, za pomocą takich prowokacji kolejnych, do sytuacji, w której nawet świat powie, dobra, stary, wkraczę, bo tam już jest taki bajzel, nie mamy siły. Rozumiecie państwo? Może ty zrobisz porządek. Rozumiecie państwo? No właśnie. Tak uważam. Tak uważam po prostu, a Amerykanie zajęci innymi sprawami za obietnicę ochrony amerykańskich interesów machną ręką i pozwolą mu. Po prostu zgadza się jego. USA to inna mentalność, to inna mentalność. Widodowak, w co gra Poroszenko? W nic nie gra, w utrzymanie się za wszelką cenę, bo dobrze wie, że w tych warunkach jak straci stołek, to straci wszystko, po prostu. To jest, czasami jest brzytwa Okhama trzeba stosować i nie szukać teorii spiskowych. Nie bądźmy dyplomatami, proszę państwa, albo ekspertami telewizyjnymi. Mówmy normalnie. No. Czy amerykańskie bazy są nam niezbędne, potrzebne? Tak, ze względu na zabezpieczenie przed atakiem takiego kraju jak Rosja. Rosja, ale nie na zabezpieczenie przed atakiem takich różnych dziwnych, ukrytych komórek czy zielonych ludzików. O tym właśnie głęboko, o tym właśnie cały czas państwu mówię, usiłuję powiedzieć. No. Hitler tuż obok, no tak, no bo to Hitler to nie książka, to film jest po prostu. To jest film, proszę państwa, zresztą. Nawet dość ciekawy. Proszę państwa, dobrze, wracając jeszcze, także zobaczymy, co się zdarzy, zobaczymy, co się będzie działo. Jest bardzo ciekawie, jest bardzo niebezpiecznie, moim skromnym zdaniem. Notabene, prawie wszystko to, co ja mówię wcześniej, mówię od wielu czasów, potwierdził pan pułkownik Grzegorz Małecki w wywiadzie dla RMF FM. Oglądałem wczoraj, po prostu. Szkoda, że... No dobra, nieważne, potwierdził. Powiedział również jeszcze jedną ciekawą rzecz tam. No oczywiście mówił o ustawie dezubekizacji, na tym nie będę dyskutował, ale ja pamiętam, że rzeczywiście tak było. On miał rację. Oni razem z ministrem Pałubiskiem, na którym pracował, szykowali pewne powtórną weryfikację i prowadzili tą ostrą weryfikację. On mówił o usunięciu wszystkich, nie do końca, ale wszystkich, dlatego że weryfikowała nas praca. Wtedy, po 5, 6, 7 latach AWS-u istnienia UOP-u, można było zweryfikować ludzi pracy, oni tych ludzi weryfikowali. Ja miałem parę akcji naprawdę dobrych, w tym akcji natowskich i Grzesiek Małecki tego już nie powiedział. No, przepraszam, że tak mówię, pan pułkownik Małecki, bo ja kiedyś byłem z nim na ty, teraz już raczej nie jestem, bo to już jest wielki szef i wielki znawca, ja się nie znam, ja to jestem tylko zdezubekizowanym, z pierdzielonym esbekiem zombie, z brzydką, z obrzydliwą twarzą, więc wiadomo, że tak to wygląda. Więc nie mam zamiaru się tutaj socjalizować za bardzo i obrażać pana Grzegorza, pana pułkownika Małeckiego takimi rzeczami. Ale ja pamiętam, to tak było, rzeczywiście. I rzeczywiście, gdyby UOP potrwał dłużej, miałby szansę naprawdę, bo UOP został rozwalony. Bo UOP został rozwalony wtedy, kiedy zaczął już działać. Zresztą też troszeczkę już potem AWS zamienił, rozmienił się na drobne, ale do pewnego momentu myśmy naprawdę mocno pracowali, nie patrzyli wtedy i rzeczywiście zauważyłem, była coś takiego jak ta powtórna weryfikacja i taka prawdziwa weryfikacja, bo już wtedy można było zweryfikować ludzi po 9-10 latach pracy.
No. Ja się na przykład zweryfikowałem, a no cóż, i akurat tutaj nikt mnie nie chciał wtedy wyrzucać, a wręcz odwrotnie, ja ze względu na dekonspirację sam był moment, gdzie chciałem odejść, a wrzucili mnie tam, gdzie nie chciałem być, no wiadomo, no ale jak, ale trudno. Niech będzie jak będzie. W każdym razie potwierdził pan pułkownik Grzegorz Małecki, potwierdził praktycznie wszystko na temat służb, co ja mówię od samego początku. Z niektórymi rozwiązaniami, które wymyślił, o których ja mówię też wcześniej od samego początku, także nie ma co tutaj się przejmować. Kamil S. Kozłowska nadaje w Gadewie na Polskę. Czy naprawdę nie ma jak przygasić? No co z nią zrobić? No pan, państwo pomyślcie, co z nią zrobić? No co z nią zrobić? No. No nie da się przecież tego. Ja bym ją przygasił. Wiedziałbym, jak to zrobić. No ale cóż, praca operacyjna polega w tej chwili na sprawdzaniu na Facebooku, na komputerze i szukaniu ludzi, których nikt nie szuka. No ale to nie jest moja sprawa. Dzisiaj mieliśmy już kolejny cyrk z KNF-em, aresztowanie tego byłego szefa KNF-u. Ja nigdy nie rozumiem, dlaczego teraz nie mogę wymieniać jego nazwiska, skoro wszyscy wiedzą, kto to jest. Bez sensu. I dlaczego on się pokazuje w czapce i daje z siebie zrobić takiego, po prostu daje z siebie zrobić, tylko zamiast iść dumnie z otwartą twarzą, jak nie ma nic do stracenia, bo i tak nie ma nic do stracenia, ale to jego sprawa. Natomiast z jednej strony można pochwalić, że tak szybko zadziałali, proszę swoich, a z drugiej strony ciekaw jestem, jakie informacje on przekazał. Natomiast jest bardzo ciekawy artykuł w Onecie od razu. Się pojawił spółki w ręce Morawieckiego i tam jest teza jednak, o której mówiłem, że to jest wewnętrzna rozgrywka w PiS-ie i pozwala to premierowi Morawieckiemu pozbyć się tych, których nie lubi. Oczywiście jest tutaj dmuchany sztuczny konflikt trochę pomiędzy premierem Morawieckim a ministrem Kamińskim. Natomiast jest jedna rzecz, która mi się nie podoba, że eksploatują to uderzenie w syna Kamińskiego nieprzypadkowe, ze znakiem zapytania. Nie jest tajemnicą, że Morawiecki, ja cytuję, z chęcią pozbył się Kamińskiego, z którym ma dość trudne i nieprzyjazne relacje. I stąd to było. Natomiast, proszę Państwa, najbardziej lubię taką rzecz. Najbardziej lubię takie rzeczy. Właśnie, będzie blisko 1 000 000 złotych rocznie będzie zarabiał, pracując za Waszyngtonem. No trudno, Waszyngton będzie płacił, Bank Światowy, nie my, to raz. A druga sprawa, proszę Państwa, to nawet jeśli z kimś walczę, czy coś, to uderzanie w rodzinę, a we mnie uderzono w rodzinę zresztą, dlatego jestem na to tak bardzo wrażliwy, uderzenie w rodzinę, w żony, w synów i tak dalej, jeśli nie popełniono żadnego przestępstwa, jest po prostu świństwem. Więc jeśli tak jest, to chciałbym przypomnieć wszystkim panom ministrom, premierom, przyszłym, byłym i obecnym, że jest coś ważniejszego od tego wszystkiego, a to coś na ważniejszego nazywa się Polska. Po prostu Polska, proszę Państwa. O tym nikt nie chce, słyszeć i wszyscy zapomnieli. Dobra. To była pierwsza część, nie chce mi się dalej mówić, dzisiaj też pewnie długo nie będę mówił, ale proszę Państwa, obiecałem Państwu kilka nudnych definicji. Otóż skąd to się bierze? To jest tytuł rozdziału, proszę Państwa, z książki, którą kiedyś tam napisałem, która się nazywa Czas Nielegałów, w której wyjaśniam pewne pojęcia używane w służbach specjalnych, prawdziwych służbach specjalnych, a nie w policyjnych służbach specjalnych. I napisałem, niepotrzebnie napisałem, bo książka jest trudna, dostępna, tak jak wszystkie moje książki. Zresztą w ogóle niepotrzebnie napisałem wszystkie swoje książki, więc bez sensu to zrobiłem i chyba nie będę sobie więcej zawracał głowy idiotyzmami po prostu. Nieważne zresztą. Nic się na tym nie zarabia, tylko się traci. Niestety. I tam podałem pewnego rodzaju definicję. Proszę Państwa, jesteśmy w Polsce, myślimy po polsku. Nawet jeśli mówimy i zaczynamy myśleć, to jest tak w języku, myśleć w języku, w jakimś obcym języku, to i tak ta nakładka, ten podstawowy BIOS, używając języka komputerowego, ten Unix jest Unixowa, a cała reszta to jest nakładka Windowsa po prostu. To jest po prostu Unixowy, to jest po prostu nakładka graficzna, tak powiedzmy, tak nazwijmy to.
Dlatego też używajmy polskich pojęć, proszę Państwa. Ja wiem, że CBA są agenci, więc zacznijmy od tego, proszę Państwa. W wywiadzie i w służbach specjalnych istnieją tak zwane źródła informacji. Tym źródłem informacji może być każdy sposób zdobywania informacji, czyli od internetu do tajnego agenturalnego. Ja nie nazywam tego tym wszystkim humintem i tak dalej, bo nie lubię tego, ale głównym źródłem informacji są oficerowie i źródła informacji, mające różne nazwy. W Polsce, w warunkach polskich, agent jest zawsze źródłem informacji. No chyba, że jest pracownikiem CBA, ale w służbach, w wywiadzie czy w kontrwywiadzie, agent jest zawsze źródłem informacji. Jego stosunek z instytucją jest stosunkiem sformalizowanym na podstawie jego pełni świadomego zobowiązania do współpracy i udzielania informacji i trzymania jej. To jest stosunek tajny. Bardzo tajny zresztą, często. Proszę Państwa. To w moim stylu, to naprawdę nie było sensu, Maudi. Ja już to widzę. I w tym momencie taki agent, bez względu na to, czy nazwiemy go informator, czy nazwiemy go TW, chcę powiedzieć, że w Służbie Bezpieczeństwa były kontakty operacyjne, byli tajni współpracownicy. Wywiad tylko jako Departament Pierwszy miał najwyższą kategorię, czyli tak zwanych agentów. Agentem nie mógł być obywatel polski, tylko zawsze cudzoziemiec. Polak mógł być kontaktem operacyjnym. Nawet jeśli miał tą kategorię i pełnił rolę taką jak agent, ewentualnie mogły być też kontaktem informacyjnym, ponieważ źródło osobowe dzielimy również na te świadome i nieświadome. Czyli na przykład, jeśli ja mówię cały czas o źródłach, nie o oficerach. Do oficerów zaraz dojdę. Więc jeśli mówimy o tym, to źródła mogą być świadome bądź nieświadome. Te teoretycznie nieświadome nazywamy kontaktami informacyjnymi. No. Pentuers 1000, bo się obraziłem na TT. Zdenerwowało mnie. I kontakt informacyjny to jest ktoś, kto współpracuje z jakimś tam wywiadem, ale nie ma pełnej świadomości, teoretycznie przynajmniej, bo to na ogół tak jest, nie ma świadomości, że współpracuje z wywiadem. Po prostu się z kimś spotyka. I nie ma tutaj żadnego formalnego werbunku. No. Marek Tin, to pan wie lepiej ode mnie. To bardzo dobrze. Jeżeli pan wie lepiej ode mnie, no to po co pan tego słucha? To już pana nudzę, to pan se idzie. Out. Są lepsze rzeczy do roboty, prawda? Dobrze. W ustawie zresztą jest to też opisane w ten sposób. A w instrukcjach operacyjnych wyrazie, a instrukcje operacyjne są tajne. Ten kontakt informacyjny w wielu przypadkach może oczywiście udawać, że nie wie, że to jest wywiad. Bardzo często kontaktami informacyjnymi zostają przedstawiciele służb na różnych placówkach i każdy z siebie maca i każdy siebie rejestruje jako kontakt informacyjny. Nie ma formalnego werbunku, proszę Państwa, w tym momencie. Oczywiście w wielu przypadkach Rosjanie w tej chwili głównie stosują kontakty informacyjne, tak zwane, przy czym świadomość jest różna tych kontaktów informacyjnych, z kim rozmawiają, ale nie pada słowa wywiad, nie ma niebezpieczeństwa, teoretycznego niebezpieczeństwa szpiegostwa, proszę Państwa. Werbunek jest zawsze bardzo trudny i zawsze doprowadza do sytuacji dekonspiracyjnej, czy chcemy, czy nie chcemy. Każda próba werbunku jest dekonspiracją. Oficera i zainteresowań, tak jak każde zadanie wobec agenta. I istnieje tylko jeden rodzaj agentów. Są to po prostu agenci wywiadu. Natomiast wszystkie te rzeczy, o których Państwo mówią, agent i szermują, żeby być znawcami, proszę mi wybaczyć, agent wpływu, agent jakiejś tam powiedzmy prowokator i tak dalej, jest tylko funkcją
zadaniową danego agenta. Bo jeśli, proszę Państwa, agent plasowany jest tak, że w pewnym momencie dostarcza tylko informacje z jakiejś instytucji, ale nagle zaczyna mieć na nią wpływ, bo staje się jej dyrektorem, jest nadal takim samym agentem, tylko zadania zmieniają się i wy to nazywacie agentami wpływu. Oczywiście, w czasie nielegałów pokazałem niektóre środowiska, gdzie się najchętniej pracują Rosjanie agentów. To są oczywiście spółki paliwowe, wszystkie te rzeczy związane z przemysłem strategicznym, to są wszystkie media, różne inne historie, fundacje i tak dalej. To możecie sobie Państwo... Nie będę reklamował tej książki. Nie będę reklamował tej książki. Po prostu. KS, dobrze, że ogląda Pan IPPTV. Nie wiem, co ma wspólnego. Jeśli ja Państwa nudzę, to powiedzcie, to ja nie będę na ten temat już mówił. I to nie mówię złośliwie po prostu. Właśnie. Więc to jest po prostu, proszę Państwa, agentura, mówiąc w skrócie. Ale oprócz agentury istnieje coś, co my w Polsce nazywamy funkcjonariuszami. Bo nie zawsze to może być oficer. Funkcjonariuszami służb specjalnych, czyli funkcjonariuszami wywiadu albo kontrwywiadu. Ich stosunek służbowy z instytucją jest stosunkiem pracy. Czyli oni po prostu pracują w tym wywiadzie, dostają, są opłacani przez ten wywiad, podlegają określonym obostrzeniom, określonej pragmatyce służbowej, i tak dalej, proszę Państwa. Właśnie. Góral, Panie Piotrze, ale rzeźnia, gdzie rzeźnia? Bo nie wiem, o co chodzi. Bo nie wiem, o co chodzi. No. Teraz, proszę Państwa, ci z kolei oficerowie mogą być, pracować w centrali, no, mogą... Księciu z bajki, odpierdziel się w końcu ode mnie. Powiem Ci wprost. Gdybyś sobie Szymon nie życzył sobie pokazać swojej twarzy, dlatego że jego nazwisko jest akurat znane w tym wszystkim i stworzono, a dlatego podałem, dlatego że zrobiono z niego podejrzanego w czymś, co nawet podejrzany nie jest. I to nie jest Szymon S., tylko Szymon Sikora, który ma firmę i agencję, o której wszyscy wiedzą, którą można znaleźć z jego telefonem, więc przestań mi gadać głupoty, dobra? Bo zaczynasz się czepiać w końcu. Już mnie denerwujesz po prostu. Nie jesteś taki znowu mądry. A poza tym nie jesteś tutaj. Przykro mi, jestem przykry i będę przykry. No. I proszę Państwa, jest oficer. I ten oficer, jak już powiedziałem, ma stosunek służbowy. Ten oficer może pracować w centrali. Może pracować na zewnątrz. Czyli być oddelegowanym do instytucji zewnętrznej, to też jest tajne i mieć teczkę pracownika zewnętrznego, ale może. Ale może być również nielegałem. Nielegałów przygotowuje się zupełnie inaczej. Oni praktycznie, teoretycznie nie mają związku z instytucją. W dobie dzisiejszej biometrii raczej nie robi się sztucznych życiorysów, ale raczej się kamufluje i konspiruje wszystkie nitki związane z danym tym. Oczywiście. A ponieważ na ogół, księciu z Baki, jak wiesz lepiej, to zadzwoń do niego. Szymon dzisiaj do mnie dzwonił, powiedział, że bardzo dobrze, bardzo mu się podobało. No. Bo dzwonił do mnie jeszcze raz pytaniem, bo jest też zaskoczony w ogóle tym artykułem. No. Się odezwał do mnie już. Więc tak to, proszę Państwa, i taki nielegał może być również uplasowany w obcym państwie w różnych miejscach, w partii politycznej. Może być sprzątaczką. Może być kimś innym. Nie wiem, może być dyrektorem, ministrem. Wszystko jedno. I wtedy również będzie miał funkcję agenta wpływu. Rozumiecie Państwo? Istnieją dwa rodzaje, tylko wyłącznie dwa rodzaje humintu. To są tylko i wyłącznie oficerowie kadrowi, a nielegał jest oficerem kadrowym i źródła informacji. Cała reszta to są po prostu funkcje czy związane z pozycją, z miejscem uplasowania agenta, bo to jest ważne. I o tyle, o ile agenturę werbuje się, są trzy główne podstawy werbunkowe. To jest, którą błędnie się nazywa wspólnoty interesów. One mogą być mieszane oczywiście. To jest podstawa materialna i elementy nacisku.
po prostu, o tyle oficerów czy nielegalów się nie werbuje, się ich organizuje, się tworzy, ponieważ oni są oficerami po prostu. Shadow SF. Czym się różni szkolenie nielegalów od normalnego szkolenia w kilku? Szkolenie nielegalów jest zupełnie inne, to znaczy ono jest podobne w sensie merytorycznym i w treści. Natomiast oczywiście nikt nie może wiedzieć, bo takiego nielegała zna tylko ten, kto jest jego łącznikiem z instytucją. Prawda? Po prostu. Może, proszę Państwa, wydawać się, że ja zdradzam tajemnicę, ale ja proponuję sobie dokładnie przeczytać, dokładnie obejrzeć na przykład Pogranicze w ogniu i tam szkolenie rotmistrza, prawda, czy parę innych filmów na ten temat, czy poczytanie trochę książek. I wtedy zobaczycie Państwo, że to jest proste. W każdym razie nie mieszajcie, nie? Bo to epatowanie, agentura wpływu i tak dalej, nie ma czegoś takiego jak agentura wpływu. Jest agentura albo jej brak, albo jej brak po prostu. Oczywiście z punktu widzenia kontrwywiadu, Tygrys, nie będę. Albo jest to agentura, jest to, proszę Państwa, jakby to Państwu powiedzieć, dla kontrwywiadu to zarówno oficer, jak i źródło tego oficera, czyli funkcjonariusz i agent. No. Księciu z Baki, przykro mi, że naskakujesz na mnie, bo ja ci już to wczoraj mówiłem, przestań już mnie denerwować tym. Naskakuję, bo w końcu muszę ci, nie znasz wszystkiego, nie wiesz wszystkich, więc co? Kibicujesz mi, a usiłujesz mnie złapać na jakimś takim idiotycznym. Tak podałem i bym podał specjalnie, bo dla mnie to jest idiotyczne w ogóle trzymanie. Po to również, żeby im pokazać, że nikt się nie ukrywa. Nie rozumiesz, nie wiesz, to pomyśl troszeczkę, zanim zaczniesz tutaj mi przeszkadzać. No właśnie. A to, że mi jest przykro, wiesz jak, nie jest przykro, bo wszyscy mi tak mi ładnie, wszyscy kibicują, tylko czekają, w którym miejscu się temu cholernemu bezbekowi wściekłemu noga powinie i się walnie. Tak to wygląda, prawda? No właśnie. Więc wracając do tego wszystkiego, wracając z kolei do tego wszystkiego, więc musicie Państwo zrozumieć jedną po prostu rzecz. Dla kontrwywiadu istnieje tylko i wyłącznie agentura. Bo oczywiście oficer będący na przykryciu, czy będący nielegałem, spełnia taką samą funkcję jak dobrze uplasowany agent. Przy czym oficera jest lepiej plasować, czy nielegała, bo jest większe zaufanie, bo oficera wiążą przysięgi, wiążą związki formalne, czyli techniczne i merytoryczne i logistyczne z instytucją, nawet nielegała, proszę Państwa. Ale czy, zaraz Ignacy Grabowski, nie rozumiem, pan Petelicki, generał Petelicki był oficerem wywiadu, który skończył Kilkuty, żadnym nielegałem. Jeśli chodzi o Lepera, to nie wiem, raczej nie musiał być od początku, bo nielegał jest od początku. Proszę Państwa, bardzo często nielegał to jest obywatel, no jakby to powiedzieć, to może być na przykład obywatel, no to może być na przykład Rosjanin skierowany do bycia Polakami. Wyraźnie widać, ja w czasie nielegałów, już nie chcę mi się tego powtarzać, pokazuję te sposoby plasowania, główne, przede wszystkim wszelkiego rodzaju takie rozróbki czy zamieszanie na świecie, w Europie, tak jak na przykład w 1945 roku, kiedy nie można było znaleźć dokumentu, czy po 1956, kiedy cała masa repatriantów, czy powiedzmy po roku 89, kiedy się teoretycznie to rozpadało, to plasowanie było tutaj na bardzo duże, tak samo i teraz, w stosunku do Ukrainy i innych, proszę Państwa. Oczywiście, że tak. Rosjanie również w ten sposób mogą, no. No właśnie. Źródła zachodnie podają jeszcze podstawę ulgową ego excitation, u nas się tego nie wykorzystuje. Shadow SF, to jest wspólnota interesu po prostu. Sami Państwo nie rozumiecie, bo to ja to mówię w skrócie, to się może łączyć. Ja to nazywam wspólnotą interesów. Jeżeli ktoś ma dobre ego, ma za duże ego, prawda, w to ego jak się uderza, na przykład pozwala mu się gdzieś coś publikować, notabene bardzo duży problem jest z Ejbsem, ja to też opisuję tam w tym pokazując, wiecie Państwo, dlatego, że teoretycznie Ames to robił dla pieniędzy, bo był w długach, ale praktycznie również dlatego, że był strasznie doceniany. I na przykład Rosjanie go autentycznie mianowali właściwie generałem u siebie. On był strasznie zadowolony, jego ego. Także proszę Państwa, to jest połączone, bo jeśli na przykład ja mam jakiegoś sfrustrowanego pisarza, takiego jak ja, prawda?
Czy ty nie rozumiesz, księciu z bajki, że to nie była żadna zasrana wpadka? Nie rozumiesz tego? To zrozum to wreszcie. No, miłość boska. Dobra, spokój. Sorry. I proszę państwa, i bierze się tego faceta, jego nie chcą drukować, a dobrze, słuchaj, mamy tutaj, my cię wydrukujemy, masz tu za tego, wydrukujemy, byś miał promocję, to wszystko, facet się cieszy, wychodzi, że jest znany pisarz, znany to wszystko, prawda? On się zgodzi, tylko podpisz tam to, albo napisz to i to, abyś wiedział, on się godzi na to i teraz jest, jakie to jest. Bo to jest to, co pan pisze o tym ego, a z drugiej strony, przepraszam, Grzegorz K. Panie Piotrze, jakie sylwetki kalendarza mogą być pożądane do służby? Inteligentne. Proszę mi wybaczyć, nie mogę powiedzieć tego. Ten żart, ale nie mogę. To jest tajemnica przecież, jakie sylwetki powinny być. Chyba, że AW samo to opisze na swoich stronach. I teraz, proszę państwa, jest rzeczywistość. I teraz, proszę państwa, w tym momencie co mamy? Mamy połączenie jednak tej podstawy materialnej, no bo facet uzyskuje jakiś status materialny z jego ego, bo uzyskuje również status w swoim środowisku naukowy, staje się literatem, prawda? To znany. To nie ma żadnego, tu nie ma po prostu żadnych podtekstów w tym momencie, albo proszę państwa mówię, albo dziennikarz, wiadomo, który nagle nie pisze. I w tym momencie, który nie ma jak pije, w tym momencie przychodzimy na niego, słuchaj, my ci umożliwiamy, tu artykuł, tutaj będziesz to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on idzie na to. I oni teoretycznie nie płacą, ale stwarzają mu możliwości. To jest to, o czym ja mówię po prostu. No. Oczywiście jest jeszcze coś takiego jak w tych wszystkich, bo te dwie są dla mnie zawsze były najważniejsze. Za komuny jeszcze była postawa patriotyczna, to mnie śmieszyło w ogóle totalnie, bo jak agent Niemiec może być patriotą Polski? Tego zupełnie nie rozumiem, jaka to postawa. Więc wspólnota po prostu interesu w swoim czasie. Na przykład to również może być wykorzystanie czegoś takiego. Marek Jankowski, nie, to naprawdę jest porządny facet, to nie jest troll, tylko po prostu czepia się takich bzdur, nie widząc, i dlatego gubi sens po prostu w tym wszystkim. No, naprawdę porządny facet, bo go z nami to wcale nie jest troll. I sorki, księciu, nie obraża się, ale naprawdę już mnie irytujesz tym czepianiem się duperelek. I po prostu, i w tym momencie... I w tym momencie, proszę państwa... zaraz, o czym to ja mówiłem? No widzicie, przez to wszystko straciłem tą. No właśnie. Weźmy, zróbmy coś takiego. No, znaczy na przykład może być również coś takiego. Po prostu stworzymy, bierzemy tego dziennikarza. On pisze, po prostu pisze na zawołanie, w końcu coś tam podpisze w rezultacie, bo wpadnie to. Natomiast jest jeszcze także coś takiego jak tak zwana podstawa, czyli te słynne materiały nacisku, kompromaty, jak niektórzy mówią i tak dalej. Proszę państwa, ja zawsze uważałem i powiem szczerze, każdy wywiad na świecie, łącznie z rosyjskim, uważał, że tak zwane materiały kompromitujące są jedynie tylko i są jednorazowe. One są jednorazowe, bo są dwa powody. Rzecz podstawowa, pierwsza psychologiczna, z niewolnika nie masz robotnika, facet wszystko wykona, ale całe życie będzie chciał się uwolnić. W dodatku w prawie wywiadu może okazać się, nagle może okazać się, proszę państwa, w przypadku wywiadu, że druga strona, czyli kontrwywiad, zaproponuje mu stary, no nieważne. Panie Piotrze, a czy nielegalna może być osoba, która... Nie może być, panie Bartoszu. Nie może być. Nielegal jest świadomym oficerem wywiadu po prostu. No, to właśnie. I kto mnie gnębi, pani Barbaro? Rząd mnie gnębi. I proszę państwa, i w tym momencie jest taka sytuacja, że powiedzmy, że jako oficer wywiadu ja mam na kogoś, ty ukradłeś tam powiedzmy 20 tysięcy na lewo czy coś, ja cię zwerbuję, bo inaczej się dowiedzę i cię wsadzę. A on się zgodzi. Tylko, że jak podejdzie do niego kontrwywiad, ja nim to powie, jak najdzie na niego i powie, dobra, to my ci darujemy te 20 tysięcy, to co wtedy? To on natychmiast przejdzie na ich stronę i stanie się podwójnym agentem. Rozumiecie państwo? Dlatego, że w tym momencie, proszę państwa, kontrwywiad ma moc sprawczą, której nie ma wywiad.
Ja nie mam mocy sprawczej w Niemczech, na przykład w Niemczech czy w Rosji, po prostu zamieść pod dywan jakąś tam sprawę, a ich kontrwywiad ma. Rozumiecie Państwo? Na tym polega dowcip. Na tym polega dowcip. Tak należy na to patrzeć po prostu. I trochę dalej, więc i tak należy na to patrzeć. Właśnie w ten sposób, proszę Państwa. I to jest i nas, druga sprawa z materiałami, to jest ta pierwsza właśnie. Każdy się też chce uwolnić właśnie. To, że zrobił z niewolnika, nie ma robotnika. Po drugie, materiały kompromitujące mogą się wydawać, proszę Państwa, nam kompromitujące, a tak naprawdę w jego środowisku one nie są kompromitujące. W czyimś tam środowisku naszego figuranta. Była kiedyś taka sytuacja z Departamentem Drugim, kiedy mieli pewne... Był taki pewien dyplomata, obecnie zaprzyjaźniony naszego głównego sojusznika, wtedy nie, który no, lubił sobie chodzić na panienki. I oni nagrali tego z tą panienką, jakie tam on różne rzeczy robi z tą panienką. No i zrobili błąd, bo podeszli do niego, on się zaczął śmiać, bo powiedzieli, że to powiedzą jego żonie i tak dalej. Ponieważ w tym czasie żona podglądała. Nie zauważyli tylko, że żona, że to było umówione z żoną, bo żona, to różne mają ludzie preferencje seksualne, prawda? Prawda? I nie trafili po prostu z tym. Następnie, materiały kompromitujące, to jest, ja takich przykładów jest wiele. No na przykład bardzo często te kompromitujące materiały to są takie historie jak na bardzo historie seksualne, historie różne i tak dalej. Przy czym też jest pewna sytuacja, w której wywiad musi brać pod uwagę, ponieważ jeśli będziemy morderców, bandytów, pedofili i tak dalej, i na tym się przejechało parę wywiadów też na świecie, autentycznie, proszę Państwa, chroniąc takich ludzi, bo byli jednocześnie źródłami wywiadu, bo trzeba brać pod uwagę, że bardzo często ludzie zaczynają współpracować z wywiadem, czyli z instytucją państwową, dlatego że chcą tego typu, dlatego że uważają, że chcą zapewnić sobie bezkarność. I nagle to wyjdzie. A jak to wyjdzie, proszę Państwa, no to wtedy robi się niezła awantura na świecie, prawda? Nie tylko na świecie, ale u nich w kraju generalnie. I takich przykładów parę jest, proszę Państwa, parę jest. Przykładem takiego ego, który Rosjanie wykorzystali dokładnie, jest Hansen. Jest Hansen, który po prostu... No, który po prostu to był facet z FBI, który uważał, że jak przyszedł do pracy, że od razu powinien zostać dyrektorem FBI, a nie został. No to doszedł do ruskich. Kilka razy do tych ruskich podchodził. Za każdym razem, kiedy nie pasował mu awans. Awansował, nie pasował mu awans, podchodził do ruskich, bo on czterokrotnie był oferentem wobec ruskich Hansen. Ciekawa sprawa. Ja te kawałki opisuję również w czasie nielegalu, proszę Państwa. I teraz tymi, i jeszcze jest jedna rzecz. Materiały kompromitujące się starzeją. W specyficzny sposób się, ale się starzeją. Jeszcze, proszę Państwa, w latach 80. homoseksualizm, czy na początku lat 90. homoseksualizm był, mógł być użyty i był używany jako materiał nacisku. Natomiast, proszę Państwa, obecnie oczywiście nie. Chyba, że dotyczy to określonych środowisk. Jeżeli dotyczy to określonych środowisk, w których homoseksualizm jest cały czas naganny, wtedy to będzie materiał nacisku. Także to też zależy od człowieka. Ale cała zasada tej pracy ze źródłami wywiadowczej mówi po to o tym, żeby aktualizować cały czas postawę werbunkową i zmieniać ją. Jeśli to jest materiał nacisku, zmieniać ją. I to pięknie Rosjanie w skrypcie GRU piszą, no to przyzwyczajanie do współpracy. Czyli zwerbujemy kogoś na materiałach nacisku, ale zamieniamy to w potrzebę współpracy, we wspólnotę interesów. No widzisz, jak z nami dobrze. Zapominamy o tym oczywiście, masz, ja ci daję te materiały, weź je sobie, oczywiście ja mam kopię. Facet szczęśliwy, już nas kocha po prostu, jeszcze trochę i zarobił przy tym. I tego, i łączyć po prostu. Właściwie jedynym takim, tak naprawdę mówiąc, a proszę Państwa, to jest jeszcze jedna rzecz. Najczęstsze jest jednak są korzyści materialne. To nie oznacza, że to muszą być pieniądze. To może być dobra praca dla żony, dla syna, dla ojca, czy coś tam. To może być jakieś umożliwienie właśnie wydawania i zarabiania na tym. To mogą być różne rzeczy. Niekoniecznie muszą być pieniądze. Praktycznie to był takim jedynym, którego znam naprawdę robiącym to dla pieniędzy i tylko dla pieniędzy, to był ten słynny John Iwoka. On się nazywał tak, Iwoka. To był ten szyfrant na początku, potem był odpowiedzialny w sztabie, na okrętach podwodnych amerykańskich, który współpracował chyba 16 lat z Rosjanami.
I nawet jak poszedł na emeryturę, znaczy z Sowietami, jak poszedł na emeryturę, proszę Państwa, że jak poszedł na emeryturę, to też jeszcze założył agencję. Co więcej, zwerbował swojego syna do tej współpracy. Chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze. On był niesamowicie cyniczny. Tylko i wyłącznie o pieniądze. I nie wpadłby, notabene nie wpadłby, gdyby nie to, że usiłował wprowadzić w to swoją córkę. Jeszcze. Która była również w wojsku. I syna też umieścił na okrętach podwodnych. I tam też znajomości grają rolę, a córkę też w wojsku. Ona była w ciąży i żona tego faceta nie wytrzymała. I poszła do FBI. Po 16 latach. To też tak się okazuje, że nie zawsze ten kontrwywiad wie wszystko. On przekazywał im szyfry, różne rzeczy i tak dalej. No. Bartosz Kawa. Pan Sumniński pisze o wszystkich swoich książkach. On świetnie się zna na tym. No, on świetnie się na tym zna oczywiście. A najprawdopodobniej wie, jak to się robi, jak się podstawia, to wszystko, to, no oczywiście. No ale dajmy wszystko, dajmy sobie spokój, panie Bartoszu. Przepraszam za tą złośliwość, ja już jestem coraz bardziej złośliwy. A dlaczego mam nie być złośliwy? Do mnie są wszyscy złośliwi, to ja nie mogę być, po prostu. No, też jestem. Sorry za ten wisielczy humor, ale mam dość wisielczy humor dzisiaj. No. Więc to jest w skrócie. Tak to wygląda. W skrócie tak to wygląda i naprawdę nie trzeba się tutaj być zbyt wielkim filozofem i proszę mi wierzyć, istnieje tylko jedna, jedyna agentura. A funkcja, a uplasowanie to zależy, jakie zadania się jej dostaje. Czy to będzie mieć wpływ na coś, wtedy nazywamy to agentem wpływu. Nikt nie tworzy agenta wpływu, proszę Państwa. Nikt nigdy nie tworzy się agenta wpływu od razu. Nie ma czegoś takiego. Jeśli werbuje się osobę z wysokiego stanowiska, czyli strzeli się mocno w dziesiątkę, to wiadomo, że jego stanowisko będzie od razu. Nie werbuje się go jako agenta wpływu, ale jako normalnego agenta. Jeżeli plasuje się agenta od początku, to oczywiście myśli się, że, czy nielegała szczególnie od początku, to myśli się o tym, że on wejdzie w tej swojej hierarchii i wejdzie wysoko. Może na przykład zostanie szefem jakiejś służby, czy czegoś po prostu. Ale cały czas jest to ten sam agent, czy ten sam nielegał, którego wsadza się w tą instytucję. Na tym to, proszę Państwa, polega, w skrócie rzecz biorąc. To bardzo prosta praca, fajna i bardzo prosta, proszę Państwa. No i jak, obrazili się Państwo na mnie? No, bo tu już się księciu z bajki na mnie obraził, bo przecież też ego mu właśnie nie pozwala i to jest jego słabość po prostu. To jest po prostu słabość. Słabość, dlatego że nieumiejętność... Wiecie Państwo, wywiad kocha ludzi, których ego jest tak rozdęte do granic niemożliwości. Kocha. Bo takich ludzi czasami wystarczy poklepać po pleckach i oni będą mówić. Właśnie. No. Pytanie do Pana jako do oficera służb Szatanosław. No jakie pytanie, bo nie wiem. Nie, słucham, księciu z Bachy. To dobrze, to się nie obrażaj. No. No. Dobranoc panu, interesujący miło było słuchać pana pozdrowienia od Skyler, Elidy i Krystyny. Fajnie, dziękuję. Także, proszę państwa, jeszcze nie kończę, jeszcze możemy pogadać chwilkę. To na tym to właśnie polega i tutaj trzeba wyraźnie na to rozpatrzeć. Proszę Państwa, ja naprawdę starałem się dać narzędzie, to się nazywa krótki kurs kontrwywiadu dla amatorów, abyście Państwo nie tworzyli teorii spiskowych, a pomyśleli troszeczkę. No. Jak doczyścić broń z nagaru, czego używać? A jak Panu powiem, że Coca-Coli? Niektórzy mówią to wojskowi Coca-Coli, bo podobno... No, ja wiem, że kałaśnikowy się nieźle Coca-Colą czyściło. No, ale to. No. CSV raczej nie nasz wywiad, ale był Kukliński, tylko że mówił nietrafiony, że dobrze. Jak przetrwać ciężkie przesłuchanie? Flaming teoria. No, to też jest dość ciekawe. No, znaczy, generalnie trzeba najpierw wiedzieć, jak przesłuchiwać, czyli jak prowadzić rozmowę. Rozmowę werbunkową. Jak prowadzić rozmowę w ogóle werbunkową? Jak prowadzić przesłuchania, proszę Państwa? Na tym to wszystko polega. No.
No tak, ortofosforowy kwas Coca-Cola, ale to prawda, Kofelabacki, kola naprawdę, no. Kałach się usypił, spróbować, jak się ktoś pobył koło. Wiecie Państwo, to i Państwo powiedzą, że jeżeli chodzi o kolę, to jeżeli chodzi o kolę, to i śruby zardzewiałe w oknach się też kolą pięknie rozrzewia. Cicho siedź tutaj, no. Nie wszyscy agenci pani Ignacy Grabowscy są udani. Ja znam takich nieudanych. Proszę Państwa, każdy wywiad jest instytucja, również pracuje dla punktów. Na, bardzo często robią tą masówkę. W Rosjanie wbrew pozorom też robią masówkę. Robią masówkę, bo żeby coś było tutaj. No. Czy poradzi psychologia operacyjna 6 5 Gorgowska jest coś warty? Dzisiejsza DSF, czy ja wiem? Każdy podręcznik jest warty, bo wbrew pozorom niektóre, proszę Państwa, zachowania ludzi się nie zmieniły. Zmieniły się narzędzia. Zmieniły się narzędzia. Proszę mi wierzyć, w czasach kartek to za dodatkowe kartki łatwo też można było kogoś zwerbować, a dzisiaj za dodatkowe kartki, dzisiaj się zwerbuje za, no powiedzmy, ulgę w jakimś czymś tam, prawda, czy za koncesję. Ale to jest to samo, proszę Państwa. To jest to samo. Rozumiecie? Właśnie. Panie Piotrze, agent na emeryturze. Mało takich. Agent nigdy nie jest na emeryturze. Ale to inaczej to wygląda. Po prostu nie, to bzdura, co ja mówię. Odchodzą, bo przecież też trzeba na to patrzeć. W całej współpracy z agenturą najważniejsze jest wiedzieć, kiedy przestać. Bo im dłużej człowiek współpracuje, tym większy jest stopień dekonspiracji tego człowieka. Rozumiecie Państwo? Również wypalenie się, zmęczenie, różne rzeczy powodują, że należy odpuścić. Że należy odpuścić po prostu. Prawda? I czy choroby, czy tego, można tą współpracę przerwać, zawiesić, zamrozić, odmrozić, zakończyć. I tak się zdarza. I tak się zdarza. Jeżeli agent przetrwa 10-20 lat, już zapalę, przetrwa 10-20 lat jako agent i nikt go nie wykryje, to naprawdę trzeba z nim zakończyć współpracę, bo za to kim będzie, bo prędzej czy później wpadnie. Wpada też w rutynę. Poza tym stopień konspiracji jest coraz większy, bo również i oficerów coraz więcej go zna, proszę Państwa. No. To są, proszę Państwa, rzeczy. No cóż, co ja sądzę o kapitanie Andrzeju Czechowiczu? Pan kapitan Andrzej Czechowicz wykonał swoją robotę, którą miał za zadanie i wrócił po prostu. I tylko tyle. To. Jak się kończy współpraca ze źródłem? Spokojnie, po prostu mówi się, no, ustalamy pewne rzeczy, tłumaczymy. Mówimy, zostawiamy sobie jeszcze możliwość jemu i sobie możliwość kontaktu na wszelki wypadek. I każde obie strony wiedzą dlaczego. Jeśli stracił możliwości wywiadowcze, albo jeśli po prostu jest chory, czy już jest stary i coś zmęczony, to mu się to tłumaczy. I na ogół ludzie wiedzą o tym temat. Czy oprócz Polski, Rosji, NRD było więcej TV w jakimś kraju? Daro, u nas było najmniej TV w rezultacie. Ja proponuję spojrzeć na Rumunię, Bułgarię, Czechy. No. NRD to każdy był TV, tam naprawdę nie było. Jak nie TV, to agent ruski. No. I bierze pan pieniądze za raporty. Mam takie pytanie. Czy prawda jest, że Piotr Wroński, Paweł mają w Bielsku bliżej Gustaw Husler, Białej ulicy Michałowicza prowadzili biznes, który miał polegać na wyłudzaniu pieniędzy. Panie Gustaw Husler, dobrze, że pan się pojawił, pan jest tego. Proszę mi powiedzieć, proszę mi dać wszystkie dane tego Piotra Wrońskiego. Nie wiem, kto to jest Paweł Maja. Nigdy nie byłem w Bielsku Białej, na ulicy Michałowicza. Zresztą o Bielsku Białej nie mam, myślałem, że to Białymstoku. I mam pytanie po prostu. No. I mam pytanie po prostu, jakie pan ma dowody? Proszę mi te dowody przedstawić, bo ja poza jedną firmą, którą już jestem właścicielem, nigdy żadnej firmy więcej nie miałem. Proste. Nigdzie nie prowadziłem biznesu, a nigdy w życiu nie byłem w Bielsku Białej. Przejeżdżałem ją, a nie, przepraszam, raz byłem na spotkaniu autorskim 3 lata temu ze spiskiem założycielskim, byłem wtedy z panem Jeglińskim tam. No. I teraz proszę mi teraz odpowiedzieć, Gustaw Husler, na podstawie czego pan to mówi. I ostrzegam pana, że z tego powodu ja już powiedziałem prawnikowi i sam zacząłem sprawdzać. Kto tam mnie z tym wszystkim, nie mnie, tylko jakiego Piotra Wrońskiego. Bo ja mam określony PESEL i tak dalej. I mogę to udowodnić, że nigdy nie znałem żadnego Pawła, no, pani Pawła Maja i nigdy tam nie byłem. Proste. I nigdy nie wiem, co to jest na ulicy Michałowicza. Prawda? No. A poza tym to jest pan, który się boi w tej chwili przedstawić i który do mnie zadzwonił i straszył mnie, że znam wszystkich, Kiszczaka i tak dalej, i on wprowadzał stan wojenny. To pan?
to proszę, nie wiem, gdzie jest psychiatra w Bielsku-Białej, podpowiedzcie pan. Dobra, teraz tak, czy zna pan przypadek, że źródło pracowało dla więcej niż jednej służby? Tak, znam, ale to już wtedy jest, proszę państwa, nie jest czyje to jest źródło. Są takie przypadki, oczywiście, że tak, ale to jest zdrada wszystkich w tym momencie. Chyba, że któraś służba była pierwsza. No. Księciu z bajki, zgadza się, miało wielu agentów i wielu wprowadzali. W Polsce też zresztą. No. To w Łodzi też, to panie Tomaszu, koło dziecię, to w Łodzi też mam jakieś biuro z panem Bajem, które oskarżam? A, Boże. Gustaw Kusler, jest pan nadal czynny służbowo. Podobno jest pan donosicielem. Proszę pana, całe życie byłem donosicielem. Ostatecznie. Donosiciel to kiedyś się nazywało listonosza. Jestem nadal i trudno, takie życie. Jestem czynny zawodowo, zgadza się, za 695 zł miesięcznie. No. Dawid Bielski, a dla kogo pracował? No trudno, nie, proszę mi nie mówić, bo dlatego że to są również sprawy tajne, ale parę razy prowadziliśmy podwójnie grę z podwójnymi agentami. Czasami się prowadzi taką grę, wiedząc z kimś i to jest coś ciekawego. No. Tak, pan Tuber 1000, jest sytuacja opisywana z szukaniem danych na cmentarzach, jest rzeczywistością. Ja powiem szczerze, że o ile mi się znowu będzie chciało pisać, ale nie chce mi się pisać i napiszę, w podobny sposób chcę coś znaleźć w Cholubie, dlatego że kiedyś uczestniczyłem w tworzeniu pewnych. No. Dobra, wypier. Gustaw Husser, zobacz se mój ten, jak już wszystko wiesz, zaraz, gdzie on tu ma, już, ukryj użytkownika, jego nie ma, gówniarza i tyle. Dobra, no, więc, proszę Państwa, jest sytuacja, sprowadzi się pewne gry, to są gry skomplikowane, gry wywiadowcze, czy gry kontrwywiadowcze w tej sprawie, której ja robiłem przecież dla siebie, no to prawdopodobnie też można by mnie nazwać w sensie podwójnym agentem w rezultacie, przecież ja udawałem cudzego agenta, prawda, żeby to wyszło. No ale to są dość skomplikowane sprawy po prostu. Kiedyś o tym opowiem, jak znajdę jakąś sprawę po prostu, którą mogę powiedzieć po prostu. Jeśli agent ma dwie służby prowadzące, to czy mogą one współpracować? Jeśli to są służby partnerskie, to bardzo często tak się może zdarzyć, wypożyczenie, chociaż to się zdarza wyjątkowo rzadko i nie we wszystkich przypadkach. Wyjątkowo rzadko. Ale kto wie, czy między, na przykład mieliśmy przykład, gdzie między Rosją i Białorusią dochodziło do takich sytuacji, gdzie prowadzili go, czy na samym początku między Ukrainą a Rosją, gdzie obie służby prowadziły faceta. Ktoś prowadził bezpośrednio, tylko tu zachodzi pewien konflikt interesów, dlatego że każda z tych służb ma trochę inne interesy, więc ta mocniejsza będzie w rezultacie wygrywać, ale będzie przekazywać zadania dla tego źródła. Bardzo często. Shadow SF, jak się robi portret psychologiczny? Nie. To już dzisiaj nie powiem o opracowywaniu agenta, bo zatem jutro mnie zamkną natychmiast za zdradzanie tajemnic, ale to jest, proszę państwa, tak samo jak się robi, tak samo idealnie jak się robi portret psychologiczny kogoś, kogo na przykład chce się zatrudnić, z kim się chce zrobić interes i tak dalej. Idealnie tak samo. To niczym się, proszę państwa, wbrew pozorom nie różni. Ja od poetycznie, tam mogą dochodzić jeszcze pewne rzeczy i już. No. Do tego wszystkiego. Nie, ona chce wejść do pokoju. Daro, panie Piotrze, jaka jest pana zdanie o Kuklińskim? Ja już to mówiłem na spotkaniu na temat pana Kuklińskiego pod Warszawą. Jest chyba to nawet gdzieś na taśmie. Ja mówiłem wyraźnie, nie wypowiadam swojego zdania w tym układzie, po prostu dlatego, że ja rozumiem sytuację i rozumiem pewną konieczność, tragizm sytuacji, w której się znalazł i która wymagała jednak od niego odwagi, bo to jest tragizm sytuacji, proszę państwa. Po rosyjskiej stronie podobnym był Pieńkowski, który zapłacił za to życiem, proszę państwa, zresztą. CSV, NSB robiło dość dużo idealnych portretów na podstawie informacji, to znaczy im więcej ci ma informacji, zanim się zresztą podejdzie do człowieka, to trzeba mieć o nim zebrać bardzo dużo informacji i to informacji zupełnie pobocznych i to często tak się robi. No. Właśnie.
To jest prawda, wabanku. Z tym się zgadzam. A czy pan nie bał się o swoje życie i swoje rodziny, że nie będą się mścić, o ile to jest realne i możliwe? Huzar 855. No zawsze się bałem, tylko czy się będą mścić. Proszę państwa, to nie są filmy pod tytułem Służby Specjalne. Każda, jakby to państwu powiedzieć, każda akcja rodzi reakcję. Są pewne zasady, no ale czasami się zdarzało, że się bałem. No nieważne. Jaszczur 09. W filmie o Hansenie to powiedzieli, że jego info przedziło się do 9.11. Czy to znaczy, że Rusy przekazywali info? Z tego filmu tak wynika, tylko weźmy pod uwagę, że Hansen zaczął potem mówić po aresztowaniu różne rzeczy. Bo na przykład nie powiedział o różnych historiach. On pochodził z bardzo ortodoksyjnego środowiska, wręcz sekciarskiego środowiska chrześcijańskiego, wręcz sekciarskiego. A jednocześnie nie przeszkadzało to ściągać pornografii dziecięcej z Berlina Zachodniego. Z jednej strony byłego, ale z drugiej strony oni mu płacili również przypłacili mu również brylantami, za które dawał kochance. A na samym końcu, jak go zamknęli, to Hansen mówił wyraźnie, to Hansen twierdził, że zrobił to tylko dlatego, żeby pokazać, że Rosja nadal Amerykanom, że jest słaba, ma dziury i że Ameryka jest słaba, ma dziury i że Rosjanie są nadal mocni. Co zupełnie było to też totalną bzdurą zresztą. No. Czy jest możliwość KHT organizacji podczas na przykład okupacji kraju, w którym jest chaos i brak komunikacji? Mogę się do tego przygotować. W ogóle to bym chciał zrobić taki wykład, no ale ochrona carska, no ochrona carska. A, muszę zrobić. Piotr, czytałeś książkę Polowałem na Torę Stefana Nima? Nie. Czy polowałam na to? Polowałam. Polowałam na terrorystów. Nie czytałem. Bliższe dane poproszę tej książki. Nie czytałem wszystkiego. Zresztą ten terroryzm mnie najmniej interesuje, tak na dobrą sprawę. No. Czy jest możliwość KHT organizacji? Musiałem się przygotować do tego, ale mam taką chęć, jak już ta fundacja ruszy, zrobienia nowego cyklu wykładów tego. Tak a propos, ja w poniedziałek będę na UJ-cie jest jakieś tam sympozjum dotyczące i ja tam mam wygłosić krótki wykład na temat, w jaki sposób służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze chronią własny biznes i ochraniają biznes w kraju i za granicą. Taki krótki wykładzik będę na UJ-cie, dość o 15 zaczyna, a kończy się o 18, także będę w Krakowie w poniedziałek, więc jak nadam to z pociągu. No, a poza tym chcemy jeszcze z profesorem Machnikowskim nagrać jeszcze jeden taki, bo chcemy nagrać taki program o Shadow SF. Czy są środki farmakologiczne pozbawiające pamięci? Niewątpliwie są. No. Damian Kwieciński. Dziś Fakt napisał, że pisma problem może stanąć po stronie pani Bosbacha. Ja uważam, że to jest to przykład dla Polskę, jak powinno traktować się z Mulem. Ale dlaczego? Było wiadomo, że rząd stanie po stronie pani Mosbacher, dlatego że rząd USA, dlatego że rząd ją mianował, a ona nie zrobiła nic innego. Dzisiaj rząd kazał. Proste, jak konstrukcja cała, więc co to za problem? To przecież wiedziałby. No. Czy sądzi pan, że ze służby robią profilowanie osób, które się z panem kontaktują jakoś z panem na FB czy na ET? Piotr Walczak. Pewnie robią, pewnie tak. A już co, boi się pan, panie Piotrze? Ja wszystkich uprzedzam, kim jestem, nawet jak ktoś do mnie zadzwoni, żeby sprawdził, jak chce ze mną rozmawiać, to żeby uważał po prostu. No, no właśnie. Czy dlaczego czasami zostają karowione i stają się... To wszystko zależy. Ukadrowienie jest jakby nagrodą za dobrą współpracę ze źródłem albo ratunkiem przed aresztowaniem, dlatego że w wypadku oficera na pewno jest wymiana od razu. Inaczej traktuje się oficera, naprawdę inaczej się traktuje oficera wywiadu kadrowego, a inaczej traktuje się źródła. Poza tym... Jako oficerowi, i to jest zawsze tak jest, jako oficerowi wywiadu można udzielić większej pomocy niż źródłu po prostu. Czy pan wie, że Leszek Czarnecki był tajnym współpracownikiem SB? Mariusz, podobno są na to materiały. Jeśli ktoś miał takie materiały, no to warto. Nie czytałem MJ Dżihadu. Ja po prostu coraz mniej czytam o tych terrorystach, bo się ci terroryści denerwują. No. Dlaczego Kizielak płacze? Nie wiem, bo chciała pójść tam do pokoju, do żony. Czy ucieczka pułkownika Golickiego była w wyniku nieudolności służb PRL, czy wypuszczonego CO, bez właśnie akcji od naprawy płacenia stanowionego tysiąc? Nie. Ale to jest, nie polega na tym, bo przy tej ilości, przy dobrym prowadzeniu, a on był dobrze prowadzony, ta ucieczka mogła być
Mogła wejść, po prostu oni mieli inne zadanie, był generalnie w tym wszystkim. No, no. Szatano zabił, AW zweryfikował, ABW zweryfikował i wyszło, ale to chyba nie za kontakty ze mną, prawda? A niech mnie profilują, dam im OPOS 16. No niech profilują, no. Profiluje tobie prawdopodobnie YouTube, tym bardziej, że ktoś mi państwa zarzucił, że ja usuwam. Niektórych usuwam sam, ale akurat tego nie usunąłem, bo ale kto jakiś tu jest, jeszcze jeden moderator tu się wcina, nie wiem kto, chyba YouTube. Panie pułkowniku, czy istnieją takie ekstremalni agenci jak w filmie Mission Impossible, czy tylko fikcja? Panie Ignacy, o rany boskie, proszę mnie nie pytać, no. Facet skacze z 8 piętra i przeżyje. Strzelają do niego z kalibru 9 mm, a on nadal jeszcze się z nimi bije. To bez sensu po prostu. Czy polskie służby wojsko na wypadek jakiejś agresji zewnętrznej mają jakieś środki łączności? Bo jak wiadomo, pamiętam, jak dociera atak hakerski spowodował totalny chaos. Bartosz Kawa. Mam nadzieję, że mają, bo jeśli nie, to tylko telefony komórkowe i Facebook, no to proszę państwa, będzie ciężko. Ja nie żartuję, ja mówię poważnie. Dlaczego pan uważa, że ruskie nie mają dość do Macierewicza i spółki? Ja uważam, że mają. Dlaczego mają nie mieć? Mają dojście, ale to nie oznacza, że kogokolwiek tam by zwerbowali. Co innego, oczywiście, że najprawdopodobniej rozpracowują całe to środowisko i tych ludzi, bo to jest normalne, ponieważ to też polega na jednym z zadań wywiadu, jest rozpracowywanie niektórych osób, nie nawet w celu werbunku, ale w celu uzyskania informacji, czy wiedzieć, poznać danego człowieka. Ja mówiłem o dosier, gdzie się robi pewne dosier ludzi ważnych. To i takie rzeczy mają Amerykanie, mają Rosjanie, czemu nie? No. Miałbym kumpla, co skoczył raz i z trzeciego i przeżył, ale był pijany, po Latryda. No. Pijany, jak wiadomo, jak jest pijany. No. Co mamy dalej jeszcze? Macie państwo jeszcze jakieś pytania? Bo już jestem troszeczkę ci... O, czy zabójstwo Borysa Niemcowa praktycznie pod drzwiami Kremla było sprawką Putina? Jaka jest pana zdanie? Husar 850. Nic nie jest sprawką Putina i wszystko jest sprawką Putina. Oczywiście, że ktoś to zrobił. No. Tomek Pik. Zrobili odebranie wami metru i pedo. O, tu się pan myli. Akurat nie do oni. Nie oni do końca. Nie do końca oni. To akurat był zupełnie kto inny. Po Latryda, z jakiej był służby, co? No z jakiej służby on był, co wyskoczył z trzeciego piętra? Sam jestem ciekaw. Co mamy? Co jeszcze mamy, proszę państwa? Dobrze. To może jutro nadam. A gdybym pan cofnąć czas, to wybrałby pan służbę? To oczywiście, żebym wybrał. Może inny, może trochę później, może nie tak tego, ale wywiad bym pewnie wybrał. Może dlatego, że też byłem w pewnym sensie, może dlatego rozumiem Kuklińskiego, że też stanąłem parokrotnie w dość tragicznej sytuacji, w sytuacji pełnej tragizmu i dramatycznej, w czasach bardzo tragicznych i dramatycznych. No i cóż. No. Zakładałem, że dzisiaj będą koszmarne teoretyczne nudy, natłok terminu, że organizowałem masa herbetycznego ogólnego świata, tu mnie zaskoczyli. Dziękuję bardzo. Ja staram się powiedzieć to wszystko w sposób taki, żebyście państwo zrozumieli. To nie jest tak, że będę w końcu udawał, że będę, że major Teopolonisty też Polonisty wybrał, że będę udawał jakiegoś fachowca, szermując tutaj jakimiś dziwnymi stwierdzeniami. Bo to mogę tak powiedzieć, no ale co z tego? Na przykład jak wejść na, co to jest RSWSO, MNK i tak dalej, no ale po co? Spotkałem się z czymś takim, że oficer ruskiego wywiadu ma specjalizację w dywersji. To jakiś spectas wywiadu Shadow SF. Specjalizację w dywersji. Zależy jakiej w dywersji, proszę państwa. Bo ja też w dywersji pracowałem, ale to był Wydział 11 Departamentu I, zwalczający tak zwaną dywersję ideologiczną. Co mnie nauczyło również robić inspirację i dywersję po prostu. Co tutaj ten pan, którego zablokowałem, pewnie już będzie to mówił na tym swoim dziwnym kanale. Więc niech se mówi. Jest całkiem możliwe. To znaczy, wszystko zależy, do czego szykuje się oficera, więc problem polega na tym, że oficer też nie może być do wszystkiego. Są oficerowie, którzy nadają się do werbunków, są oficerowie, którzy nadają się do
są świetni w planowaniu i w robieniu różnych dziwnych operacji, a nie potrafią werbować. Są oficerowie, którzy są tylko i wyłącznie analitykami, bo boją się chodzić po ulicach. No różne, no ale to wiecie Państwo, to wszystko zależy od tego. W służbach jest tak, że powinno się oficerów dopasowywać do, znaczy ich pracę dopasowywać do ich umiejętności, czyli nie można, no czy po prostu przyjmuje się ludzi w określonych, na określone stanowiska do, i właściwych dla określonych zadań, czyli również z rysem psychologicznym do wykonania określonych zadań, proszę Państwa. No. Właśnie. Dobra. A byli tacy, co nadawali się do wszystkiego, ale Rosji, tacy w Polsce? Oczywiście, że tacy byli i tacy od razu zostawali szefami nauk. Nie było z nimi co zrobić, trzeba by, żeby ich nie spieprzyli, żeby nie spieprzyli na... żeby po prostu nie spieprzyli wszystkiego w robocie, no to się ich dawało na stołki i oni tam udawali, że rządzą po prostu. No widzicie, ja nie mogę pracować. Ja nie mogę pracować normalnie, już nie mogę, bo widzicie, co ja myślę o kierownictwie. Całe życie tak myślałem o tym kierownictwie. Tak mi wyszło. No. Co pan myśli o Jerzym Dziewulskim? Oj, panie Tygrys, no ja nic nie wiem, to jest policjant, milicjant, to znaczy milicjant chyba jeszcze. Więc... No. Pan Sewerski stwierdził, że zlikwidowanie wywiadu w Czechach było błędem, za który czasie zapłacili podobno osłabienie swoich wywiadów bardzo długo. Trzeba prosić o komentarz. Ale Michales, nie słyszałem, co pan Sewerski stwierdził, ale zlikwidowanie wywiadu w Czechach było pewnego rodzaju dla nich koniecznością, ale w pewnym momencie rzeczywiście za to bardzo mocno zapłacili. Po prostu uznali, że zamiast robić prawdziwej weryfikacji przez robotę, to o czym trochę mówił pułkownik Małecki, żeby w robocie zweryfikować i naprawdę zweryfikować ludzi, poszli wszystkich od razu, a potem rozkierobili tam, co chcieli, proszę Państwa. Do pewnego momentu robili, co chcieli, niestety. I tutaj się w tym momencie się zgodzę. Czemu w polskich sieciach GSM nie ma po protokole Volta, choć możliwość szyfrowania? Tego nie wiem. Tego nie wiem. To już zbyt techniczne pytanie. Jak to się do wszystkiego, to jest do niczego. Shadow SF zgadza się, bo nic to jest element wszystkiego. A ile zarabia najlepiej poinformowana osoba AW, czyli sprzątaczka i testy, że przybrać takie stanowisko Adrebu? Huhu. Ona zarabia bardzo mało, przynajmniej z polskiego wywiadu. Natomiast też jest ważne, z kim jeszcze rozmawia dalej. CSV, nigdy pan nie miał kompetentnego przełożonego? Miałem, żartuję, przecież sobie miałem. Miałem kilku kompetentnych przełożonych. Z dwóch miałem bardzo kompetentnych przełożonych, tylko nie wiem, dlaczego tak się zmienili po powrocie z placówki, nie poznałem ich w ogóle, więc jeden jak dzień do nocy, no ale cóż. No. A kto będzie grał, czy zaraz, co my tu mamy? Także miałem, to ja sobie żartuję po prostu z tym wszystkim. Trzeba zrobić KHT polewaną, wyskokową, prezentową, ale w realu wszystkich uczestników. O Jezus Maria. Marek Tin był. Oczywiście, że był. Jako oficer, jako szef był bardzo kompetentny i bardzo dobrze się z nim pracowało. Ja w ogóle nic złego słowania o nim jako o szefie nie mogę powiedzieć i nie powiem o panu Makowskim. Oczywiście, że tak. Tak samo jak późniejszy szef wywiadu, generał Hunia, jeszcze nie był generałem i został szefem kontrwywiadu. I wtedy jego przywiózł naczelnika, jest później swojego zastępcę, to w tych czasach, w których oni byli, zrobiło się naprawdę bardzo dużo i świetnie się z nim pracowało. Co się stało w 2001 roku, nie wiem. Zmienili się diametralnie. Dlaczego? Nie wiem po prostu. To już nie moja sprawa. No. Marek Tin, taki szacun. Ja się mogę nie zgadzać, ale ja wiem dobrze, że on nauczył mnie bardzo wiele rzeczy, dużo roboty i to taki czysto operacyjny, bo to wcale nie było takie, jak niektórzy myślą, jakaś na tej zasadzie. Bardzo duże intelektualne i przede wszystkim pozwalał oficerom pracować i umiał ludźmi rządzić i ja o tym wiem. Michał Biedroń, co znaczy? W 2006 roku, jak wróciłem z placówki. No, byłem na placówce, musiałem wyjechać także. A nie chciałem nigdy, bo ja nienawidzę MSZ-u. Chętnie MSZ-u ja bym sobie zabetonował. A, nieważne. Mam po prostu MSZ-ofobię. Przepraszam bardzo, ale tak to jest. No. Dobrze, proszę Państwa. To kończymy na dzisiaj. Dziękuję Państwu. Zaraz jeszcze jedno pytanie.
Panie pułkowniku, czy Polski odbywa działa na terenie rosyjskim, posłowiańskim, czy w ogóle powinien? Ignacy Grabowski, ja z tego co wiem, to nie działał prawie, że, a powinien. Powinien. Dobra, dziękuję Państwu, dobranoc, no i do następnego razu. No. Mam nadzieję, że się już więcej nie spóźnię. Chociaż różne rzeczy się mogą zdarzyć. Dobranoc.